Dzień dobry, nazywam się Rafał Kosno, startuję do wyborów do Europarlamentu z listy numer 3, z numerem 3. Bezpartyjni samorządowcy, normalna Polska w normalnej Europie. I chciałem wyrazić na dzisiejszej konferencji prasowej takie trochę rozczarowanie, że nie było w czasie tej kampanii, bo ona już prawie się kończy. Nie było okazji do debaty z innymi tak naprawdę kontrkandydatami. Ja szczególnie chciałem podebatować z panem Tomaszem Frankowskim z Platformy Obywatelskiej o tym, dlaczego w jego lokalu prowadzono klub ze striptizem przy kurii. No niestety kiedyś miałem okazję go o to zapytać, on twierdził, że miał to być klub jazzowy. Stało się inaczej, niestety też za czasów Platformy nie tylko klub Kokomo był taką aferą, ale była też afera Amber Gold, czyli było kilka takich afer, gdzie za przyzwoleniem państwa do pewnego momentu wyciągano po prostu pieniądze. Ktoś mówił, że to nawet jest po prostu pralnia pieniędzy. Więc chciałem tutaj wyrazić takie ubolewanie, bo myślę, że w takiej debacie byłaby okazja do takiej rzeczowej dyskusji, poznania poglądów i być może na przykład okazałoby się, że nie wcale najlepszym kandydatem do Europarlamentu jest piłkarz, celebryta czy osoba znana, sławna, tylko ktoś, kto ma jakieś pomysły, a niekoniecznie wydaje dużo pieniędzy na banery, na ulotki, na tego typu po prostu kampanię, że tak powiem, celebrycką, tak? Co chce pan robić w Europarlamencie? A właśnie, też z panią Renatą Radą rozmawiałem w radiu, mogę to rozwinąć. Na przykład ja bym się bardzo skupił na takich przepisach, które mówiłyby o tym, że dzisiaj dużo przedmiotów produkuje się tak, mówi się o tym, zaprojektowane, żeby się zepsuć po gwarancji. Czyli na przykład kiedyś mogliśmy sami wymienić baterię w telefonie komórkowym, dzisiaj nie, musi to zrobić serwis. Jest na przykład we Francji taki projekt przepisów, że komputery, sprzęt RTV, AGD czy telefony powinny być tak projektowane, żeby części były powszechnie dostępne, żeby ich naprawa była po prostu opłacalna, żeby każdy serwis, nie tylko markowy, mógł to robić. To jest po prostu takie przepisy związane z ochroną praw konsumenta, ze zwalczaniem monopolii i też z ekologią, z ochroną środowiska, z poszanowaniem zasobów. Także myślę, że to są takie przepisy, które na przykład Unia mogłaby wprowadzić na poziomie unijnym i to są takie przepisy, które tak naprawdę dotykają każdego nas, bo każdy z nas jest konsumentem w Unii Europejskiej. Firmy też mają zasięg europejski czy światowy i na przykład często pojedynczy kraj nie jest w stanie wprowadzić jakichś takich bardziej radykalnych przepisów niż inne kraje Unii Europejskiej, dlatego że Unia Europejska wymusza na przykład właśnie swobodny przepływ towarów i usług. Czyli my wszyscy musimy mieć tak naprawdę jednolite przepisy w Unii Europejskiej dotyczące właśnie tego typu zagadnień. W jakim kierunku powinna iść Unia Europejska? Co pan będzie robił jako ewentualnie europoseł? Przede wszystkim wydaje mi się, że Europarlament jest taką instytucją fasadową, bo to nie jest taki parlament jak w polski parlament, tak? Czyli że posłowie mogą projektować jakieś ustawy, oni tylko uchwalają stanowisko, odezwy, apele, tak naprawdę rządzi Komisja Europejska, czyli przedstawiciele rządów. I wydaje mi się, że Parlament powinien zmierzać w takim kierunku, żeby był to bardziej właśnie głos obywateli w Unii Europejskiej, a nie tak jak dzisiaj taka sztuczna, trochę fasadowa instytucja. Tak jak mówiłem na poprzedniej konferencji, na przykład cały czas też inni ludzie pytają, na przykład kto jest w ogóle europosłem z naszego regionu dzisiaj i co oni zrobili konkretnie dla Podlasia. I okazuje się, że ludzie nawet nie wiedzą, kto jest europosłem dzisiaj. I nie wiedzą też, co ci ludzie tak naprawdę zrobili, bo to, że na przykład ktoś tam mówi, że pozyskał 2 miliardy na sport, to ludziom to nic nie mówi, nie? Równie dobrze, nie wiem, można było powiedzieć, że 2 miliardy lepiej by było wydać na drogi, nie wiem, na ochronę zdrowia i tak dalej. Być może dla innych ludzi to są ważniejsze cele niż sport, prawda? Żeby Europarlament był bardziej skuteczny, miał więcej narzędzi. Żeby też zwykli ludzie, tak. Narzędzi Komisji Europejskiej, żeby zwykli ludzie, też po prostu obywatele mieli większy wpływ za pośrednictwem Europarlamentu na kierunek właśnie, w którym zmierza Unia Europejska, bo dzisiaj wydaje się, że nie mają takiego wpływu. Jeżeli rolnicy wychodzą demonstrować na ulicę, to znaczy, że uważają, że nie mają takiego wpływu, bo to jest już taki jak gdyby ostateczność, tak? Że zostali zaskoczeni jakimiś przepisami i nie wiedzą, jak to zmienić, więc w geście rozpaczy jedyne, co im zostaje, to tylko demonstrować przeciwko czemuś. Czyli nie mieli wpływu na ustalanie realnie tych przepisów, kiedy one tam były przygotowywane. Czy widzi pan podobieństwo między obecną Unią Europejską a dawnym Związkiem Radzieckim, gdzie też rządzili tylko komisarze, a parlament był tylko i wyłącznie taką
No, wydaje mi się, że tak żartobliwie tak, te różne takie porównania do eurokołchozu. Ale ja nie mówię żartobliwie, tylko mówię serio, tak? Tu mamy komisarzy i tam mamy komisarzy, tak? To nawet nazewnictwo faktycznie jest trochę zbieżne. Bardzo zbieżne. Gwiazda też pięcioramienna rządzi i tu, prawda? Zakazano sierpa i młota, ale gwiazda pięcioramienna została. No i pewne tam, jak niektórzy mówią, też może ideologiczne zapędy, tak, regulacji życia obywateli. Być może to powinna być po prostu prywatna sprawa obywateli, tak? No, że, właśnie, tak. Tym bardziej, że to, co przed chwilą padło, że parlament tam nie ma nic do gadania, rządzą komisarze. Tak naprawdę. Więc ten parlament jest tylko taką fikcją prawną, można powiedzieć, tak? Są tylko po to, żeby nam ludziom się wydawało, że oni coś mogą zmieniać, tak? A de facto... to może właśnie stwarza taką fasadę, że w ogóle, że Unia Europejska jest demokratyczna, a tak naprawdę nie jest demokratyczna. Nie, no właśnie. Bo po pierwsze parlament nie ma wpływu na przepisy tak naprawdę tak dużego jak właśnie komisarze czy Komisja Europejska. A po drugie, ja zawsze daję przykład, spróbujmy napisać maila do kogoś z Komisji Europejskiej. Oni na stronach internetowych ukrywają maile do siebie. Ktoś może powiedzieć oczywiście, że to jest związane ze spamem, no ale instytucja powinna być otwarta na potrzeby ludzi, tak? Ja sam kiedyś miałem do czynienia z taką historią, zbudowano w Białymstoku ulicę Nowohetmańską za pieniądze Unii Europejskiej, po czym pół roku po wybudowaniu ktoś się połapał, że nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko. Więc przeprowadzono tą ocenę po wybudowaniu drogi, czyli nonsens, nie? No i oczywiście wyszło im, że skoro już droga jest zbudowana, to nie można jej rozebrać, nie? Chociaż szkodzi środowisku. I pamiętam, że zwróciliśmy się do Komisji Europejskiej, żeby ona odpowiedziała na ten temat, jakie jest ich stanowisko. I oni w ogóle nie odpowiedzieli mi na tą petycję. Po pół roku przypadkiem trafiłem w internecie na taką odpowiedź, że Komisja Petycji Unii Europejskiej, rozpatrując moją skargę pomiędzy skargą taksówkarza z Grecji na stawkę podatku VAT i jakiś inny też zupełnie oderwany przykład, stwierdziła, że w tej sprawie, którą zgłosiłem, czyli że droga została wybudowana bez oceny oddziaływania na środowisko za pieniądze Unii Europejskiej, stwierdza, że to jest w gestii przepisów Polski, krajowych, tak? I Unia Europejska nie będzie się wtrącać, mimo że dała na to pieniądze, tak? Więc tak naprawdę... Tak, panie Rafale, przed chwilą ustaliliśmy, że parlamentarzyści europejscy niewiele mogą, prawda? Tak. A wszystko robią komisarze. Czy wybieramy komisarzy? Nie wybieramy. Właśnie, czy to jest demokracja w takim wypadku? Moim zdaniem nie. No właśnie, to jest fasada. Dziękuję ślicznie. Dzięki.